Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Korley, zapraszam do kolejnego odcinka z gry Splatoon. No i myślę, że tym razem będzie dość krótko, z racji, że no właśnie, czeka nas walka z drugim bossem. Zazwyczaj to jest około 7 do 10 minut, tak jedno starcie z przeciwnikiem. Ale to też bardziej taki informacyjny odcinek, że właśnie wracamy do tej serii. No i teraz powinniśmy się częściej widzieć się samym Splatoonem. Tym bardziej, że w międzyczasie się zmieniło naprawdę sporo. I co? Po walce? A jednak nie, wszystko przed nami. No miło, jak się domyślam, mam w to coś strzelać tutaj po środku, chyba, nim to coś wystrzeli do mnie. O właśnie, i co dalej? Aha, tutaj zamalować bok, przynajmniej na tyle, żebym był w stanie tam dolecieć, no i żeby on się nie aktywował szybko. O właśnie, tak to mnie załatwił, dobra, ale też rozumiem, w jaki sposób powinienem z nim walczyć. Teraz dobrze, jakby się tą przemalowaną stroną do nas odwrócił. My jedziemy do góry, no i załatwiamy macki. Coś podobnego jak w poprzednim bossie była ta kostka. Teraz wygląda to nieco inaczej. Tak jak mówiłem, mieliśmy małą przerwę od tej gry i w międzyczasie dodali też nowe tryby do niej. Z tego co wiem, doszło aż 6 rund i tryb, w której bronimy wieżę. Nie wiem do końca jak on działa, ponieważ od razu przyszedłem tutaj do singla grać. Ale niebawem myślę, że się przekonamy o tym. Okej, dobrze było stąd uciekać, tym bardziej, że on jakąś dziwną ma tę nową broń. No, niedobrze. Dobrze. Teraz już dobrze, okej. Widzę tamto dziadostwo, gdzie mam się dostać. Teraz będzie strzał z potrójnych, to jest wtedy dość spory problem, ale okej. Może właśnie, lepiej by było najpierw go zamalować, a później... Tak, żeby tylko farba się nie skończyła i możemy spróbować jeszcze raz do tych macek tutaj dopaść. W sumie to do jednej macki. I okej, byle nie na to różowe, fioletowe, jakikolwiek to jest kolor. Jestem facetem, wybaczcie mi to, że nie do końca być może poprawnie go tu nazwałem. Zresztą nie pierwszy raz w tej grze prawdopodobnie. Okej, zamalujmy sobie drogę do sukcesu. Okej. I już mnie tu nie ma. Dobra. To już mi się mniej podoba. Szybko uciekamy. Kolejny taki... Takie coś, takie sushi jak gdyby, czy cokolwiek to jest. Nie wiem właśnie, z czym powinno mi się to skojarzyć, chociaż patrząc na to, że gra japońska, to niech będzie jest sushi. Aż oni te potrawy to mają tam naprawdę różne. Właśnie też takie chyba nawet w stylu takich korków czy czegoś. Okej, skok. Oby tylko wyszedł i teraz szybko i mnie wygonią. Raz jeszcze? Chyba nie. No i poszło sprawnie. Dobra, teraz wszystko zbierać. I jest nasze. O! Trzeba uważać, żeby tam nie wpaść. Dobra, tu jakiś pergamin. Mogłem może najpierw wszystko zebrać, a później do tego wskoczyć. Okej, ale jak tu jest tak na żółto, to w miarę prosto można się poruszać. No i teraz chyba pozostaje chwycić to. O! Co jakiś czas ta osłona widać odnawia się. No dobra, czyli drugi boss jest za nami. Poszło trochę szybciej niż się spodziewałem, ale to z tej racji wam pokażę jeszcze jedną rzecz, jaka doszła w międzyczasie, czy jaka dojdzie niebawem. Okej, jakiś przekaz radiowy tych przeciwników. No i że wspaniała robota, agencie numer 3, czyli nasza wspaniała robota. Okej, tutaj doszły nowe jakieś historie z naszego Inkpolis. No najwyżej zajmiemy się nimi na koniec. A teraz no właśnie, to na co czekałem najbardziej, czyli kolejne spięcie czy przepięcie w systemie i odblokowanie nowego świata. Okej. No i dobra, standardowo zapiszę, trzeba złapać kolejne, no i kolejny świat wygląda w ten oto sposób.
gdzie spotkamy się już niebawem. Myślę, że bardzo niebawem, a tymczasem spróbuję wrócić do naszego Inkpolis. O właśnie, i z wami zapisać się na festyn, jaki się tu szykuje w grze. Festiwal, festyn, nie wiem jak to w sumie oni to nazwali. Tylko żeby się do niego zapisać, muszę stwierdzić, czy preferuję jedzenie, czy spanie. Akurat z tym specjalnie problemu nie ma. Wybieram spanie. Okej. Dołączam do tego teamu. No i tak jak widać, 18-19 będzie można powalczyć o to, żeby nasza drużyna wygrała. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Gra z wami Korle, trzymajcie się, hej!